moja przygoda z malarstwem zaczęła się od najmłodszych lat. Pasjonowałem się malarstwem i aby poznać technikę, uczęszczałem do ogniska państwowego we Wrocławiu imieniem Geperta. Tam chodziłem 3 lata, potem należałem do Stowarzyszenia Plastyków. No obecnie mieszkam od kilkunastu lat w Ostrowie. Jestem zastępcą kuratora wystaw w Galerii 33 Krzysztofa Ryfy, który prowadzi niezależną galerię. Na mój wybór, jeśli chodzi o malarstwo, miał duży wpływ mój tata, bo też tam próbował malować. No i od niego właśnie wziąłem przykład i malowałem. Na początku kopiowałem obrazy artystów, no i zacząłem potem malować różne cykle. Malowałem akty czarno-białe, malowałem kwiaty, brzozy. Obecnie maluję cykl obrazów gitara i kobieta. No, w niektórych obrazach są wkomponowane elementy prawdziwej gitary. Moja praca była związana trochę ze stresem. No i dzięki temu, żeby się odprężyć, prawda, uciec od tej rzeczywistości, która mnie spotykała na co dzień, no to zacząłem malować właśnie takie kolory pastelowe. Pierwsze sukcesy w dziedzinie malarstwa uzyskałem właśnie mieszkając w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie związałem się z Galerią 33. No i tam były moje pierwsze wystawy. Właśnie wtedy zaczęła się cała historia i przygoda z malarstwem. Inspiracje czerpię z impresjonizmu, z kubizmu. Wiadomo, że cały świat można pokazać w linii, w płaszczyźnie, w bryłach. Czasem można rozbić te bryły i wtedy powstaje właśnie ciekawa kompozycja. Część tych obrazów to jest gitara, ale niektóre elementy obrazów mają kształty też kobiece. Wiadomo, że kształt gitary można porównać do kształtów kobiety. I te zaokrąglenia, wypukłości kobiety nakrywają się na elementy gitary i w ten sposób powstaje kompozycja mojego obrazu. Moja ulubioną techniką malarską to jest technika akrylowa. Ze względu na to, że akryl szybko schnie, no i jest taki uniwersalny. No można bardzo szybko namalować obraz. Wcześniej przed tworzeniem obrazu robię projekt. Fakt, że ten projekt nanoszę na obraz, ale w trakcie malowania często zmieniam ten projekt. Intuicja mi podpowiada, żebym zmienił ten projekt. Zmieniają się też kolory, no i w ten sposób tak spontanicznie później powstaje ten obraz. Ale na początku jest właśnie projekt. Obecnie będę chciał wykonywać obrazy większego formatu. Na tych obrazach będą
brzozy, ponieważ ludziom się najbardziej te obrazy podobają i najwięcej mają wzięcia brzozy. A wiadomo, brzoza to jest dość takim miłym drzewem, przyjaznym dla człowieka, ma swoją energię, dlatego maluję brzozy. W moich obrazach przewija się dość często kobieta. Wcześniej też powstał cykl Kobieta. To były akty czarno-białe, malowane na podstawie fotografii. Bo wcześniej była robiona fotografia, która była przerabiana komputerowo i z tego właśnie zdjęcia powstawały obrazy.